Witajcie moi drodzy, dzisiaj króciutko Wam powiem o tym, co robimy, kiedy już zbierzemy porzeczki, kiedy zbierzemy agresty, jak w tytule filmu o bardzo groźnej chorobie. Tutaj u nas, zobaczcie, porzeczka bardzo ładnie wygląda, ale powiem Wam szczerze, to w 90% dzięki temu, że stosowaliśmy opryski w poprzednich latach. Tu tej drobnej plamistości za bardzo nie widać, ale już zobaczcie tu z tyłu, gdzie było mniej pryskane, już ona się pojawia, zobaczcie, na czarnej porzeczce. Tak? Takie brązowe plamy, potem one się zmieniają bardziej w takie żółte, a na końcu po prostu już całkiem liść się robi taki czerwony praktycznie i opada. Dlaczego to jest groźna choroba, jak powiedziałem? Ponieważ jeżeli te liście opadną przed czasem, czasem nam się myli, że to już może jesień, prawda? Ale w sierpniu jesień to coś nie tak. Także te opadnięte liście po prostu nie asymilują składników do krzewu i po prostu on nie wytwarza lub wytwarza w bardzo małym procencie pąki kwiatowe, które, moi drodzy, już po opadnięciu, po zbiorze liści powoli się utworzył. Jeszcze ich nie widać, ale uwierzcie mi, już roślina jakby zaczyna swój cykl na następny rok. I jeżeli te liście by opadły za jakiś miesiąc, półtora, no to jeszcze praktycznie wrzesień, październik, tak, osłabiona jest roślina i na drugi rok macie o połowę mniejsze zbiory albo zbiory praktycznie mogą nie wystąpić. Dlatego często się dziwię, dlaczego nie ma wiśni, dlaczego nie ma czereśni, tak? Wszystko robiłem jak trzeba, dałem nawozu, a tych owoców nie ma. Po prostu liście opadły przed czasem i po sprawie. Teraz tak, czyma pryskamy? Albo ja pryskam albo sylitem na tą chorobę, albo mospilanem. Wybieram jednak sylit, bo do większości roślin stosuję sylit. 2 gramy rozpuszczam w taki 1,5 litra, w 2 litrach, to jest akurat 1,5 litra, więc mniej więcej 1,5 grama tu powinno być wsypane, ale wiecie, że to nie apteka, ja wsypuję po prostu i spryskujemy tą porzeczkę dokładnie. Wszelkie zakamarki po prostu musi dojść. Również pień, tak. I to samo robimy na agrestach. Tutaj mamy agresty, zobaczcie, tegoroczne przyrosty, bardzo ładne. Owocowo może nie jakoś tam bardzo mocno, ale dopiero w przyszłym roku będzie dużo owoców. To jest wszystko nagrane na odrębnym filmie. Zobaczcie, tu jest całkiem nieźle, ale też już się pojawia ta choroba. Zobaczcie, tutaj tak jest, to są zaczątki już drobnej plamistości liści drzew owocowych i krzewów owocowych. Ta choroba dotyczy właśnie też krzewów, ale głównie pryskamy na wiśni, na czereśni, na śliwach, a zapominamy często właśnie o oprysku agrestów, oprysku porzeczek i to się niestety mści. Tak, już Wam nie będę pokazywał, jak opryskuję czereśnie, wiśnie czy śliwy, ale pokażę Wam stadia rozwoju tej choroby. Tutaj na czereśni, zobaczcie, jeszcze wstępny rozwój. Całkiem to niewinnie wygląda, ale te plamy już właśnie świadczą, że ta choroba atakuje. Już jest czas jak najbardziej na oprysk, tak? Tutaj kolejne stadium, to już liść żółknie, to akurat z wiśni. Zobaczcie, już ten liść jest słaby, tak? I ostatnie, kiedy już opadnie, wygląda tak, zobaczcie. Ta choroba naprawdę szybko postępuje. Liść opada i zobaczcie, taki liść spadając na ziemię, on tam zimuje, ten grzyb, tak? I za rok, także bardzo ważne jest te wszystkie liście, które opadną, żeby zgrabić i spalić. Lub gdzieś wywieźć poza teren działki, tak? Żeby ten grzyb tam nie zimował. Ponieważ taki zimujący grzyb, uwierzcie mi, on wylezie ze zdwojoną siłą na wiosnę. A infekuje drzewo i cykl się powtarza, więc nie dość, że robimy oprysk, to jeszcze trzeba tych liści się koniecznie pozbyć. Także nie zostawiamy tej pracy, nie bagatelizujemy sprawy, choroba jest naprawdę groźna. I to tyle, moi drodzy. Pytajcie w komentarzach, jak czegoś nie wiecie jeszcze właśnie o tej chorobie. Jeszcze raz powtórzę, drobna plamistość liści drzew owocowych, ale również występująca na takich krzewach owocowych jak porzeczka, jak agrest. To tyle, moi drodzy. Cześć.